Serdecznie witamy wszystkich hodowców i pierwszym fotoreportażem w nowym roku gościmy u kolegi Piotra Wójcickiego. Kolegę Piotra Wójcickiego odwiedziliśmy w miejscowości Włościbórz. To jest miejscowość położona pod Sępólnem Krajeńskim. W jakim oddziale lotuje, jakie wyniki osiągał, powie nam kolega Piotr za chwilkę. Ja tylko przypomnę kolegom, że Piotra już poznaliśmy wtedy, kiedy byliśmy, to było między 2-3 tygodnie temu, w grudniu jeszcze, u kolegi Roberta Bauera w Niemczech, tam w Trockau. Dzisiaj kolega Piotr, tutaj za plecami widzimy, ma gołębniki, w których ma te gołębie między innymi od kolegi Roberta Bauera, ale ma też jeszcze wiele innych gołębi rozpłodowych, no i zarówno te młode, które wychował, i te inne, które używał do lotowania. Więcej może o swojej hodowli, w jakim oddziale właśnie lotuje, ile tutaj gołębi ma w hodowli i co by chciał nam o nich powiedzieć, powie nam kolega Piotr. Proszę bardzo. A, witam kolegów. Tutaj w tych gołębnikach łącznie jest około 600 gołębi. Są też gołębie 70 oryginałów od Roberta Bauera. A dlaczego tutaj Krzysiu po prostu przyjechał, bo zaprosiłem go, żeby po prostu zaprezentować parę tych gołąbków. A jednocześnie chciałbym się pozbyć trochę gołębi rozpłodowych z tego względu, że chcę zostać tylko przy dwóch szczepach gołębi, czyli przy gołębiach od Roberta Bauera i gołębiach Mulemans. Z tego względu, że naprawdę dobrze te gołębie lecą, podobają mi się i jest duże zainteresowanie hodowców, a nie mogę zostać przy takiej ilości gołębi, bo po prostu nie mam czasu, jest to związane z pracą, no i tutaj opieką nad tymi gołębiami. Tutaj kolega, jak mówiliśmy, jesteśmy tutaj teraz we Włościbożu, a powiedzmy jeszcze, w jakim oddziale tutaj lotujesz? Ja lotuję, obecnie lotuję w oddziale Czuchów. Od 2 lat, no ze skutkiem słabym, że tak powiem, ze względu na powiązania chorobowe u gołębi coś wystąpiło. Robiłem badania wszędzie, i w Wrocławiu, i tu u doktora Chorążego i tak dalej, ale nie stwierdzono żadnych jakichś objawów chorobowych. Mimo wszystko gołębie nie chciały lecieć. Zakończyłem 2 razy sezon, zacząłem do 5. lotu. Było dobrze na początku, nie szło. I po prostu musiałem te dorosłe gołębie wszystkie usunąć, bo to nie miało sensu. Teraz zostałem tylko z gołębiami młodymi, ale w tym roku też nie przewiduję lotowania. Dopiero na następny rok ze względu na pracę i tak dalej. Kolega, właśnie przypomnijmy, pracuje właśnie w Niemczech. Tak, mieliśmy tą dzięki temu możliwość odwiedzić kolegę Roberta Bauera, gdyż on właśnie tam nieopodal niego przebywa. A jeszcze powiedz, wcześniej mówiłeś, lotowałeś w jakim oddziale innym? To znaczy ja lotowałem w 2 oddziałach i to z dobrymi, że tak powiem, wynikami. Lotowałem w oddziale Tuchola, czyli tam lotowałem od 2007 roku do 2009 i lotowałem też w oddziale Nakło. Z oddziału Nakło odchodziłem tak samo z dobrymi wynikami, wygrałem z 50 i spoza 50. Byłem drugim wicemistrzem regionu w kategorii A. I tu w Tucholi tak samo miałem mistrzowskie tytuły. Na początku nie szło też pierwszy rok, ale później było nieźle. Też parę ładnych tytułów zdobyłem. Byłem dosyć zadowolony z tych wyników. Także co więcej. Jest dobrze. Tutaj za chwilkę przejdziemy do kolegi tam do domu. Tam będziemy już robić i zdjęcia też gołębi, które tutaj kolega chce zaprezentować, ale też powiemy więcej o tych szczepach gołębi, które kolega ma. Tutaj jeszcze wróćmy do tego tematu, który kolega poruszył. Kolega, tych gołębi ma około 600, to jest ilość duża, a praca uniemożliwia ci teraz zajmowanie się taką ilością. To do jakiego poziomu chcesz zejść? To znaczy, chcę zejść maksymalnie do 50, to znaczy, jeżeli chodzi o deklaki, to co jest, więcej nie będę na razie rozbudowywał, ponieważ właściwie od Roberta nabyłem po wszystkich gołębiach, które ma rozpłodowych dzieci. Może tam kilka gołębi jeszcze mi brakuje do kolekcji. No i kilka gołębi Mulemans, także tu docelowo par będzie jakieś, ja wiem, 70-80 par, to będzie. To już wszystko. Taka ilość będzie, którą będzie można spokojnie docelowa, ogarnąć. Tak. Jak się nazywa tutaj też koledzy, którzy będą chcieli te gołębie od Piotra, że tak powiem, nabyć czy pozyskać, zawsze będą też mogli tutaj zadzwonić i kolega więcej informacji udzieli. Też jak się nazywa, powiedzmy może telefon, na który koledzy mogą dzwonić, przypomnijmy go. 505-674-678. Tak, czyli to samo można dzwonić. A teraz przejdziemy już do gołębi, tych, o których mówiłem. I tak jak mówiliśmy, będziemy teraz
prezentować kolegom takie gołębie, które kolega Piotr u siebie w rozpłodzie ma szczepy. Teraz zaczniemy od gołębi Mulemansa, tak jak tutaj kolega nazywa. Są to gołębie na obrączkach różnych niemieckich i holenderskich, ale to są wszystko gołębie zasadniczo pochodzące od Roberta Bauera, tak? Tak, tak, tak. Tak. I tutaj odbędą to gołębie, tak jak tutaj nazywamy gołębie. Proszę bardzo, coś więcej o nich powiesz nam. To znaczy tak, nabyłem tutaj gołąbki od Roberta Bauera, ponieważ prędzej miałem już gołębie Mulemans, ale była taka okazja po prostu Roberta, że już tylko chce zostać z gołębiami de Klak. Z tymi gołębiami też się nie chciał żegnać, ale po prostu obiecałem mu, że tych gołębi po prostu nie sprzedam, będę miał tylko w hodowli. I dlatego nabyłem te wszystkie gołąbki, a tym bardziej, że mam gołębie z linii Prince'a, które super spisywały się w lotach. Wielu hodowców miało te gołąbki ode mnie i tak samo spisywały się bardzo dobrze te gołębie. Pokażmy może jakieś gołębie, zacznijmy od jakiegoś takiego, co uważasz, że taki wybitny początek ten. To znaczy tak, tutaj jest wiele fajnych gołębi, na przykład to. To jest samica. W jakim numerze? NL. Teraz powiem dokładnie. To jest samiczka 17-67-173-08 roku. Tak, bokę pokażmy, Piotr, może do kamery. O, samiczka wygląda w ten sposób, troszkę tak. Się biły. I skrzydło jeszcze pokażmy. Tak, tak wygląda. Tak, do kamery też tylko, dobra? Tak. O, widzimy. W ten sposób wygląda ten gołąbek. Jest mocno zbudowana. Ale z tego gołębia Robert właśnie mówi, że bardzo dobrze tam w tych okolicach gołębie latają. No, samica mocno zbudowana, bardzo ładny gołąb. To jest jeszcze raz, to był ten numer holenderski, tak? Tak, tak, to jest samiczka. Dowód kolegom pokażemy tego gołębia. O, ta samiczka z 2008 roku. Czyli tak, ona pochodzi dokładnie z Prince'a, ale w rodowodzie też są takie gołębie jak Kadet, Tiger. Co tu można więcej powiedzieć? Dunkery Merks i tak dalej. Czyli tu widzimy, to jest tak wygląda rodowód, tak wygląda. A kolega Robert Bauer też go, pokażmy z drugiej strony, dokładnie. O, Robert też go ma przepisane, tak jak, o właśnie, to co dokładnie dostarcza, także on tak wygląda. O. Także samiczka jest świetna. Co jeszcze charakteryzuje te gołębie? Te gołębie sparowane, no to znaczy one wszystkie są mazane, pstre, ale gdy na przykład doda się tutaj jakąś niebieską samiczkę czy cokolwiek innego, to dalej gołębie wychodzą mazane. Tak są już ukształtowane. Młode, że potem gdzieś tak, już nabywali od ciebie osoby, czy gdzieś ty lotowałeś nimi? To znaczy ja lotowałem gołębiami, tymi akurat gołębiami nie, lotowałem innymi gołębiami, które zaprezentuję. Mam tutaj dwa gołębie były na ogólnopolskiej, u mnie tak samo super leciały samice, samce. Ale właśnie z tych gołębi Mulemans. Z gołębi Mulemans, tak. W ogóle na dalekim dystansie. Dobrze. Czyli w kategorii C. Do kolejnego gołębia. Następny gołąbek. W ten sposób. Tak. To jest samiczka. Też samiczka widzimy. Też samiczka. Ładnie zbudowana. Jaki numer ma ona? Czyli ten gołąbek. Ten gołąbek. To jest o numerze 410. Tak, i ona jest 07 roku. Ten gołąb, proszę bardzo. Tak, to jest ten gołąbek. Czyli tak, ta samiczka pochodzi z Kadetie, czyli linia Kadeta. Są tu gołębie tak samo Mulemansa, Wittenkropp, Tiger. Także to są te wszystkie bazowe gołębie, które Mulemans miał w swojej hodowli. Tak wygląda. Zbliżyć nas, bliżej na skrzydło, jeszcze raz. Tak, tak wygląda. Gołębia taki, tak bokiem go do kamery trochę. O, i widzimy. Tak samiczka wygląda. To są piękne gołębie, piękne w ręce, idealnie zbudowane. Także świetnie. Kolega nam następnego pokaże gołębia. Od razu podaj numer, ty od razu lodowód przygotuj. Tak, to będzie 165. Z gąbu numerze 165. Szukam. Bardzo, to jest ten gołąb. Tak, to jest gołąb z gołębi. Taki słynny gołąb był u Hermesa, Piet. To jest to samo. To jest ta sama linia. Gołąb tak samo wygląda. Z bokiem do kamery najpierw, może bokiem, tak? O, widzimy w ten sposób. I skrzydło teraz.
teraz coś więcej o nim powiemy. Kapitalnie zbudowany gołąb, mocny. A on wywodzi się dokładnie z Tigera. I tak samo z drugiej strony jest Kadet. Także najlepsze gołębie, jakie sztamowe były u Mulemansa. Gołąb no, zbudowany bardzo ładnie. Bardzo dobre upierzenie. Te gołębie właściwie wszystkie charakteryzują się tym, że mają super upierzenie. Także taką wygląda dokładnie. Zdrowe, fajne gołębie. I kolejny gołąb, którego zaprezentujemy, to będzie gołąb w jakim numerze? Będzie teraz Stammvogel. To będzie gołąb. To jest z 2001 roku, ale gołąb. Obrączka jest z 2001, Cegler. Ale gołąb jest z 2007. Po prostu stara obrączka. To jest tak, to jest Stammvogel. Gołąb ten podstawowy. Gołąb podstawowy. On ma numer cały. Numer gołąbka to jest 1075, a RV to jest 46-39. Dobrze, teraz tego bochę pokaż do kamery. O, widzimy. I skrzydło jeszcze pokażmy. Jego. Skrzydło widzimy. Gołębia. I teraz on jest na obrączce z 2001 roku, tak. Albo pochodzi z 2007 roku. Tak. I tak samo tutaj, no, tu są gołębie takie jak mieszany jest Jansen Mulemans. Tak jak u Mulemansa było, tak samo tutaj ta bazowa para, co była u Mulemansa, czyli to był też z Van de Boscha raz i Jansen. Tak samo tutaj te gołębie się przewijają. U Ceglera to był naprawdę super gołąb rozpłodowy. Robert go nabył, teraz jest u mnie. Gołąb jest kapitalny. Pokażę jego syna zaraz. Syn jego, to jaki ma numer? Syn to jest tak 08 roku 1219. Proszę bardzo, to jest ten rodowód. To jest ten rodowód. Widzimy, kolega ma wszystkie rodowody, tak. Jeszcze raz ja pokażę. Tak samo. To wszystko Roberta, oryginalne Bauera. Tak. Także widzimy. Gołąb wygląda w ten sposób, jego tak. Skrzydło. Macik. Czyli gołąb z 2008 roku, z uwagi na to, że Robert ma obrączki z różnymi numerami. Ten akurat ma początek DV0412. Można będzie te gołębie oglądać na stronie. Na stronie, tak. Teraz właśnie robiliśmy zdjęcia, także jak się nazywa, wtedy tylko najszybciej, jak tylko po prostu będzie można, zaraz je umieścimy, żeby koledzy mogli sobie zobaczyć. Kolejny gołąbek, będziemy mieli. Kolejny gołąbek to będzie samica. Tak. Z 2009 roku? To jest samiczka z 2008 roku, 1203. Tak, to jest ten gołąb. Po tej samicce, to u Roberta rozmawialiśmy, był tam kolega jego. Super gołąbki, super gołąbki lecą po tej samicy. Połączona tutaj z jednym z samców. Znaczy u kogo one lecą? Hodowcy teraz tak dokładnie. Wiem tylko, że leci w oddziele Hasford. Nazwisko teraz. Tak, tak. Nazwisko teraz. Nie. Nazwisko teraz akurat nie pamiętam, ale bardzo dobrze lotują te gołębie. W każdym razie te gołębie poszły od Roberta, to wiem od Roberta, ale naprawdę dobrze leciały te gołębie z tej samicy. Też właśnie na dłuższych lotach. Następnym gołąbkiem jest gołąbek młody. Tutaj takie dwa młode gołębie mamy. Tak, to jest samiczka. To jest tak prawdopodobnie, bo to jest 2013 rok, tak? Tak, 1919? Tak. Na pewno. Dobrze. 1919, nie, 1722. To jest ta druga. To jest proszę bardzo. 722. To jest młodziutka samica. Właściwie tutaj z piór. No jeszcze ma trzy piórka do wypierzenia. Widzimy. Bokiem ją tak do kamery. Bardzo ładna samica to będzie, gołąbaczek. Taka mazana barwa. Tak, to jest córka. Ona jest wnuczką tego podstawowego gołębia. Ojciec poszedł do takiego kolegi, prosił mnie, bo po prostu jak brałem te wszystkie gołębie, no chciał, żeby ten samczyk tam został i zostawiłem tego samczyka, być może później go jeszcze przywiozę. Tak, tak. To
fajna samiczka. Tak, już jesteśmy do tego młodego kolejnego, pokażmy tak, od razu. Jeszcze tutaj jest 919. Młody gołąbeczek. Tak jak myślę, to samczyk chyba będzie. Tak, jest chyba raczej samczyk. Fajny gołąb też. Ładnie upierzony. To jest gołąbek dokładnie z początku września. Każdy wygląda. Się wytrzymaj jeszcze tak, a to jest zbliżenie zrobię. Troszkę się potłukły. No tak to wygląda. Też mazany. I tak samo ta linia tych gołębi tutaj, wszystkich mulemas, które są. Rodzice tutaj są te. Pochodzenie podobne? Tak, rodzice. Tak, tak. Matką jego jest ta. 1075 i 1203 tego gołębia tak, masz tak, i zarówno tak, masz tego 425. Tak, dokładnie. Widzę, także tak, to jest tutaj z tych gołębi też. Teraz jeszcze przywiozę 12 gołębi tutaj z tej samej linii, ponieważ tam Roberta kolega ma jeszcze te gołąbki, ale już w tej chwili nie lotuje, nie ma czasu. A też to są gołębie Roberta Bauera. Tak, tak, to będą te same gołębie i będą po prostu przywiezione. Tu mamy tego jeszcze, może pokażmy teraz tego z 2005 roku, gołębia 425, tak, który jest... właśnie był dziadkiem tych tak, gołębi, o których nie, to jest mówiłem. Nie dziadkiem, a to jest... Dziadkiem, zobacz. Nie, to jest samiczka z 2005 roku. No, z 2005, babcia. To jest samica właśnie z tej pary. To jest babcia właśnie, tych dwóch gołębi, o których mówisz przed chwilą. To jest babcia, tak, tak. To jest ta samica podstawowa. Pokażmy, o, tak. Ona wygląda. W dobrej kondycji gołąb. Ona ma końcówkę 525. Tak, tak. 425 05 roku. No jeszcze ma jedno piórko, ponieważ no teraz dopierza się, bo długo miała gołąbki w celi. Tak ona wygląda. I został nam ostatni gołąb z 2009 roku. 1425 jest numer końcowy tego gołębia i on ten gołąb jest też, jak się nazywa, synem czy córką, teraz 400, córką tego właśnie gołębia, o którego przed chwilą prezentował Robert. To jest ten gołąbek, to jest samiczka, tak ona wygląda, super spięta, idealna w ręce. To są twoje gołębie podstawowe, te, które tworzą tą rodzinę, tak, tak, gołębi mulemansa, tak jak tak, nazywasz to. No, jedne z podstawowych, bo jest tu jeszcze linia mojego starego takiego rozpłodowca 370, to był mulemans Jansen od Kizera. Te gołębie leciały rewelacyjnie u mnie, u kolegów, także... Tutaj też z tymi gołębiami chciałeś zaprezentować nam też jednego gołębia chyba polskiego, tak? Z oddziału. Tak, tak. To jest moja samiczka. 039, to jest oddział z Nakła, tak? Tak, tak. Ona, to jest samica, którą lotowałem. I ona też jest z mulemansów. To jest mulemans, tak samo. Mulemans Jansen. Ona będzie włączona też do tych gołębi. Ona ma numer końcowy 6999. Ona ma, tak, dokładnie. A pochodzi z 2007 roku. Tak. Ona jest? To jest dokładnie... Ojcem jest 370, mulemans Jansen. No, dużo kolegów zna tego gołębia. Dał mi dużo dobrych gołębi. Ta samiczka leciała bardzo dobrze w 2007 roku, jak lotowałem jeszcze w oddziale Tuchola. Mieliśmy ciężki lot, 500. Gołębie bardzo późno wypuszczone. Ona razem ze swoim bratem przyleciały w 40-minutowym wyprzedzeniem. To były gołębie gdzieś, pamiętam, paręnaście minut po 19, następne gołębie były po 20. Ona z bratem weszły jednakowo, była sekunda tylko tam różnicy. Następny gołąb był 40 minut, a później następne gołębie już półtorej godziny później. Także to był ciężki lot i te gołębie, jak jest ciężko, wtedy naprawdę super lecą. Jej brat, 13391, jeszcze był lotowany tak samo w Nakle. U mnie miał kilka razy pierwszy konkurs w oddziale, tamten gołąb. Jego brat, zabrany tutaj z gołębnika, taki kolega, może się nie obrazi, nazywa się Witnik Edward, Bydgoszczy. Dostał jajko, ten gołąb się u niego wychował. Był na ogólnopolskiej wystawie.
w kategorii B. Bardzo dobrze lotował ten gołąb. Później na jednym chyba z ostatnich lotów zaginął 2 czy 3 lata temu. Czyli to chyba wszystko na temat gołębi Mulema. Za chwilę zaprezentujemy kolejne gołębie. Teraz zaprezentujemy kolegom gołębie, te, które już poznaliśmy częściowo. To są gołębie pochodzące od Roberta Bauera, a to są te tak zwane deklaki. Teraz, którego kolega trzyma gołębia w ręku, jest to gołąb o numerze końcowym 384 z 2013 roku. I tutaj mamy jego rodowód. O, proszę. Tak, jak widzimy, to jest od Roberta Bauera. Tak, ten gołąbek. Pokażmy jeszcze, jak on wygląda z boku, tak go widzimy. Głowa gołębia w ten sposób. Skrzydło. Skrzydło też widzimy. O, troszkę się tutaj. Do dołu troszeczkę zmychacie. Widzimy. Dobrze, i teraz o tym gołębiu. Tak, to jest gołąbek, jak wszystkie gołębie Roberta, pochodzi z 613 linii. Jego matką jest córka po synu Knoka. Z drugiej strony matka była z linii 25. Wiadomo, że linia 25 to jest najbardziej ceniona linia była u deklaka. I tak samo u góry jest gołąb taki 1020 NL Junge Gelager. Tak samo, on jest Aufge Kurde i z Gelagera. Co to znaczy Aufge Kurde? Przetłumaczyć dokładnie nie potrafię. To jest nazwa gołębia, tak? Tak, to jest nazwa gołębia. To każdy, kto to gołębiami Jansen się interesuje, to dokładnie wie, gdzie ten gołąb był. I tak samo tu jest tak samo ojcem jest Dico Blauwe, also niebieski Dico, niebieski Dico. I on pochodzi po córce 613. Także naprawdę i po tym 1020. To jest młody gołąbeczek, także. I takiego jeszcze drugiego młodego, którego masz, to też jeszcze mamy on taki w barwie mazany, tak, taki szali. Drugim gołębiem szali to są te gołębie, które Robert pokazywał nam tam na pokazywał, tak. Tu widzimy, to jest 753 numer końcowy. Tak, nie? Tak. 753. To jest ten gołąbek. To jest ten gołąbek. Dokładnie ta samiczka jest dokładnie córką 101. Tam na filmie widać takiego samczyka szali właśnie. Zdjęcie też mamy jego, tak, zrobione. To jest jego oryginalna córka. Znaleźć je. Mocna samica, ale te gołębie, tak jak Robert mówi, potrafią wrócić po czasie, bo większość gołębi deklak, jak wiemy, to nie jest żadną tajemnicą, to są to gołębie bardzo szybkie, ale nie na każdą pogodę i nie do każdej pracy. Te gołębie trzeba po prostu wybrać, lecieć na kategorię. Jak jest katastrofalna jakaś pogoda zapowiadana, to lepiej opuścić ten lot, bo straci się tylko niepotrzebnie. Duża szansa jest, że tego gołębia się straci. Niestety takie przysłowie w Niemczech jest: zła pogoda, złe gołębie, dobra pogoda, dobre gołębie. I tak to niekiedy jest. Tak wygląda ta samiczka. Ojcem jest dokładnie 101, matką jest NL05 od Horsta. On też gołębie. I co ciekawe, w tej samiczce tak samo dziadkiem jest syn Latek Rasa, 45. Tam też w tych gołębiach płynie, to mało kto wie, to jest z Winterjunge, a więc linia 019. I też Knoka tego właśnie. Tak, tak, też Knok jest tutaj, tak. Dobrze. Tak ona wygląda. Po tych dwóch gołębiach młodych mamy też jeszcze do zaprezentowania dwa gołębie starsze z 2010 roku. Też oczywiście od kolegi Roberta Bauera. To są te gołębie właśnie. Te rodowody może zabiorę. O. I którego teraz masz? To jest samczyk. To jest 213 końcówka czy 203? Samczyk jest 213. 213, czyli to jest ten gołąb. Tak. Samczyk jest oryginalnym synem Dicopa, znanego gołębia u Roberta Bauera, znanego w Niemczech gołębia. W tamtym roku został usunięty, czyli już tych gołębi nie można u Roberta kupić. Oryginalne po Dicopie, to był 97 rok, oryginalny Borgmans. Został usunięty, tak jak już mówiłem, ponieważ już no, nie płodził. Był w dobrej kondycji, ale nie płodził. Matka też jest oryginalnym gołębiem Borgmansów. Tak, tak, tak. Tak samo oryginalnym gołębiem Borgmansów. I tak samo pochodzi z linii 25.
Tak samo w rodowodzie i u góry, i na dole, wszędzie gołębie 613, gołąb tak wygląda, jego skrzydło. Tych gołębi mogę się pochwalić, mam w tej chwili 4 synów, 4 oryginalne córki Dikopa. Dużo słychać, te gołębie naprawdę super leciały w Niemczech, w kilku miejscach, także naprawdę zobaczymy, co z tego będzie, ale gołąb jest super w ręce. Jeszcze zaprezentuję jego córkę, jej siostrę jest, raczej. Tak, 203 gołąb po numerze końcowym, też z 2010 roku. Tak. I też matka, to jest córka Dikopa, tak? Tak, to jest oryginalna, przepraszam, to nie jest ten gołąb. Córka jest oryginalna Dikopa, tylko samiczka była, jest innym, po prostu innego kojarzenia. To jest tak, tak wygląda ta samiczka. To jest oryginalna córka Dikopa, tak samo z 10 roku. Tak jak Piotr zauważył, jest inna matka. Tak, po innej matce. Ale też widzę chyba z braci Bornmasta wychodzi. Tak, widzę, tak. I z tak Mariekę. To znaczy tu jest tak. Marietie. Tu jest taki incucht, bo tutaj tak samo jest dołożony, tu jest Dikop i Marietie. To naprawdę super linia. Czyli to jest taki u Roberta. Dikopa. Tak. Także masy gołębi 613, tutaj się przebija w tym rodowodzie 25, tak samo. I tych gołębi u siebie masz wywodzących się od Roberta Bauera, z tej linii, z tych gołębi de Clark dużo? Około 70 w tej chwili. 70, także tutaj my prezentujemy takie 4 bardzo charakterystyczne, inne są o podobnym pochodzeniu też. O tych gołębiach możemy sobie tam Roberta Bauera na stronie zobaczyć. Także na razie podziękujemy, a za chwilę będziemy prezentować kolejne gołębie. Oprócz tych dwóch ras gołębi, które kolega już omówił, który posiada w rozpłodzie, czyli gołębi Mulemansa i gołębi de Clarka pochodzących od Roberta Bauera, mamy tutaj jeszcze takie dwa ciekawe gołębie pochodzące od Dirka van Dijka. To są oryginały. Powiedzmy może teraz, którego trzymasz, jaki on ma numer? Ten gołąb to jest 60-40-100 numer ma. Czyli to jest 2009 roku, tak, 2009 też gołąb, oryginalny belgijski gołąb. Tak, tak. To jest gołąb dokładnie z Kanibala, czyli on jest prawnukiem Kanibala. Kanibala, dokładnie. I też jest z drugiej strony jest burgerz. Także, że ten gołąb już się sprawdził w rozpłodzie. Miałem więcej gołębi, ale po prostu tak wygląda jego skrzydło. Pokażmy go to bliżej, może do kamery. O, tak. Ale tak jeszcze go pokaż, bo widzimy. Te gołąbki się sprawdziły i dlatego... Van Dijkę masz tylko dwa, tak? Tak, w tej chwili już... Pozostawione, ponieważ się sprawdzały. Tak, tak, w tej chwili już tylko dwa oryginały. Te gołębi się sprawdzają, szczególnie na lotach na średnim dystansie. I drugim gołębiem... Drugim gołębiem... Też Van Dijka oryginalny, pokaż go od razu. Van Dijka, jeden naprawdę super gołąb. I on też jest prawnukiem Kanibala. Tak, jest prawnukiem Kanibala, ale z drugiej strony jest po córce Caprio od Le Hermansa. Pochodzi z olimpiady od Gusa Janssensa. Po tym gołębiu latają gołębie kapitalnie. Gołąb wygląda w ten sposób. Tak, zobaczmy, on ma numer końcowy 354, też jest 351. Przepraszam, jeden? 351, tak. Gołąb jest średniej budowy. Ale naprawdę ten dał już fajne gołąbki, gołąbeczek. I tego gołębia zostawię sobie w rozpłodzie nadal, bo naprawdę sprawdza się. Czyli to, co od strony ojca, przypomnijmy, jest prawnukiem Kanibala. Tak, prawnukiem jeszcze też Kanibala. Jest z gołębi Louisa Andriansena. A od strony matki to jest Klampar. Klampar, jak wiadomo, Klampera. Klampar był najlepszym gołębiem Belgii 2001-2000. Pochodził z oryginalnych Janssenów. Dobrze. I to by były takie dwa gołębie Dirka van Dijka. I mamy takiego też gołębia jednego. Ciekawostka, on ma taki rodowód, zobaczmy koledzy. I to jest gołąb z hodowli Derrike Schiemann. Ale co jest ciekawe, tutaj on jest po oryginalnych. Tak wyglądają właśnie oryginalne rodowody Flora Fervorta. Także widzimy, bo tutaj są załączone do tego rodowodu, bo gołąb ten właśnie pochodzi z gołębi Flora Fervorta z linii Fineke 5000 z obydwu stron. I tu więcej o nim powie nam kolega. I pokażmy jeszcze tylko tego gołębia. To jest też gołąb z 2009 roku. To jest gołąb z 2009 widzimy. Roku. Pokażmy, tak wygląda. Tak wygląda jeszcze skrzydło mu. Pokażmy, Piotr. O, widzimy. Tak. Bardzo ładny ptak. Muszę powiedzieć, że tego samca mam jako młodego nabyłem u doktora Derajke.
a no, parowałem go z kilkunastoma samicami w tej chwili i muszę powiedzieć, że w Polsce, szczególnie na terenie górskim, super te gołębie się spisują, mają charakter, uparte. U mnie za wiele tych gołębi nie miałem do lotu, mam dwie samice, które lecą. Też sobie radziły w ciężkich lotach, to były roczne gołębie. Także po tym gołębiu już sporo gołębi w Polsce jest. Naprawdę fajny gołąb. Teraz jeszcze tam nabyłem dwie samiczki ciekawe do niego. Miałem inne samice, z innymi samicami Fedbo był parowany. Ale teraz jeszcze kupiłem dwie nowe fajne samice i spróbuję go sparować, a poza tym jeden kolega z Polski, tutaj też oryginalne ferworty ma, obiecał mi przysłać ciekawy materiał właśnie do tego samca. Czyli to by było na tyle, co mamy do powiedzenia o gołębiach, które kolega Piotr posiada w gospodzie, a więcej gołębi, jakie on posiada, zobaczymy u niego na stronie. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia.